Witam w 10. odcinku z Disco. Znaczy kurwa, nie Disco Elysium, ja pierdolę, co ja pierdolę. Tytuł jest Become Human. Disco Elysium, bo ostatnio przeszedłem tą grę. I już po prostu przestaję w końcu, zaczynam o niej zapominać w końcu. Depresja mnie dobija. Wracamy do mojej ulubionej postaci. Do moich dwóch ulubionych postaci w sumie. Ej! Hej, jak leci? Sam, dzień dobry. Anderson. Tak, bo ta kłótnia, tam jak widzieliśmy na tym wykresie, to była nieunikniona, bo on był po prostu w chujowym humorze. Bo dostał to zlecenie, jeszcze mnie i po prostu się wkurwił. Znaczy pewnie dało się to lepiej rozwiązać, ale no i tak by był na mnie końcowo zły. Po ostatnim pewniaczku byłem w plecy tygodniówkę, będę. Tym razem jest inaczej. Daję 100% gwarancji. Nie przegrasz tego. Tak. Licencja inspekcji sanitarnej Detroit. To jest Abdar Pedro, bezrobotny. Udział w nielegalnych grach hazardowych, oszustwa. Kartoteka Prag. To jest Cars Grey, właściwie firmy. Opór podczas aresztowania, łamanie przepisów dotyczących higieny. A jasne. Dobra, wchodzę. To rozumiem. Ej, nie pożałujesz. Na co ci chodzi? Nigdy nie robisz to każą? Ej, nie musisz za mną chodzić jak pies. Jak pies. Przepraszam za moje zachowanie na posterunku. Nie chciałem być niemiły. Wow. Nawet wazeliniarskie przeprosiny ci ugrali. Te łby z Cyberlife o wszystkim pomyślały. Ej, no, to mnie trochę obraża, nie? Trzyma. Okej. Okej, no. A, dzięki, że zgodniałem. Nie zostawię mi go tu. Ha, nic nie poradzę. Wszędzie za mną łazi. Smacznego. Życzę smacznego. Dziękuję. Jak się uśmiechnął. Nie chcę pana martwić, poruczniku. Ale myślę, że pański kolega uprawia nielegalny proceder. Każdy orze jak może, żeby się utrzymać. Jak nie dzieje się krzywda, nie wtrącam się. Okej. To jest niegłupie, nie? I będzie defekty. Może podzielę się tym, co wiemy o defektach. Czy dasz mi w myślach? Mów dalej. Czasem u niektórych androidów zachodzi mutacja oprogramowania, która prowokuje emulowanie ludzkich emocji. Po ludzku, proszę. One nie czują prawdziwych emocji. Zalewa je strumień irracjonalnych komend, które zaburzają ich normalne zachowanie. To w sumie jak lubię. Emocje, które wszystko komplikują. Androidy wcale się tak od nas nie różnią. Czy chciałby pan coś wiedzieć o mnie? A w życiu? Chociaż nie. Wróć. Czemu wyglądacie jak głąby i macie taki wkurwiający głos? Androidy Cyberlife projektuje się z myślą o współpracy z ludźmi. Moja aparycja i głos mają pomóc w pomyślnej realizacji tego zadania. No to ktoś zjebał. O cholera, ale mnie hejtuje, nie? Nie mogę go o coś zapytać. Mogę panu zadać osobiste pytanie?
Dlaczego pan nienawidzi androidów? Mam swoje powody. Miałeś do czynienia z defektami? Kilka miesięcy temu pewien defekt zagroził, że skoczy z dachu z dziewczynką. Uratowałem ją. Widzę, że odrobiłeś pracę domową, co? Wiesz już wszystko na mój temat. Ukończył pan szkołę z wyróżnieniem. Szybko wyrobił pan sobie renomę i został najmłodszym porucznikiem w Detroit. W ostatnich latach otrzymał pan kilka ostrzeżeń dyscyplinarnych i... spędza pan dużo czasu w barach. No. Do jakich wniosków dochodzisz? Praca z osobą, która zmaga się z problemami osobistymi, jest wyzwaniem. Ale mój model potrafi się do tego z powodzeniem zaadaptować. Wpłynęło zgłoszenie dotyczące defekta. Kilka przecznic stąd. Rozejrzymy się? Proszę dokończyć posiłek. Czekam w samochodzie. Wszystkie chyba odpowiedzi dobre dałem, aby się na mnie nie wkurwił. Ty, Connor! Bateryjka ci padła, czy co? Przepraszam. Wysyłałem raport do CyberLife. Co, planujesz zamieszkać w tej windzie? Nie. Już idę. Idziemy. Wypytaj podejrzanego. Co wiemy o tym, Olesiu? Niewiele. Sąsiad zgłosił, że od jakiegoś czasu słyszy dziwne głosy z tego piętra. Teoretycznie nikt tu nie mieszka, ale... sąsiad twierdzi, że widział mężczyznę z diodą... pióra. Pod czapką. Jezu Chryste, jak będziemy jeździć do każdego, komu pierdzi w uszach, to ludzi nam nie starczy. No właśnie, chyba ty naprawdę zdawałeś raport tam w windzie? Przymykając oczy. Dokładnie. O panie, też bym tak chciał. Puk, puk. Jest tam ktoś? Otwierać! Policja Detroit! Trzymaj się z tyłu. Tak jest. Tak jest. Od razu, tak jest. Trzymaj się z tyłu. Tak jest. Wchodzimy. Kryzys narkotykowy. A, to te czerwone kryształki. Bez powrotu. Środowisko ciebie zostało niewracalnie zniszczone. Pszczoły oficjalnie wyginęły. Świetnie. Po prostu wybitnie. Co to ma kurwa być? Ptaszory. Nie widzisz. O ja pierdolę, ile ptaszorów. Potwierdzić, że podejrzany jest efektem znajdź przyczynę hałas. Chryste, panie, jak tu Kurde, proste, że tak. Zobacz, ile tu znaków. Fake ID. Podrobione. Prawo jazdy jest podrobione. Super, warto... to było tu wpaść. RT. To pewnie inicjały. Umieścił je na kurtce? Nieźle, zachowanie godne siedmiolatka. Troszkę śledzik jest w żadnym. W wojsku to chyba jest. Nie wiem, jak to w Ameryce wygląda.
Dajcie mi powietrza. To jest jakiś wege droid, nie? Wege android. Znalazłeś coś? Nie wiem. To chyba notes, ale nie odczytam. Wiesz, co to znaczy? RA9. 2471 razy. To samo napisał android Ortiza przy prysznicu. Skąd u nich ta obsesja? Przypomina labirynt czy coś. Obsesyjna konkursyjna napisy, stworzenie napisy. Niebieska krew, okej. Dioda. W zlewie jest jego dioda! Nic dziwnego, że to android. Człowiek nie wyrobiłby z tymi jebańcami. Bez hitu. Coś w tym jest. Nikt by z tymi ptaszarami nie wytrzymał w jednym pomieszczeniu. Miałem stołek. I niedawno używane w cierń, co? A, pisek, okej. Okay. Rekonstrukcja. To pewnie pisał po prostu, czy coś. No, przywrócił się? Przewrócił się i powiedz do salonu. Czemu? Czegoś się przestraszył. A Jezu, nie dam! Świeże się wypadł. Coś usłyszał. Okej. Podejrzany wciąż tu jest. Jedzie glas na górę. Widzę ich. Jebane w dupę gołębie! No i na co czekasz? Goń go!
masz, kurwa! Kurwa! No kurwa! Był w garści! I chuj! To moja wina. Byłem zbyt powolny. Dorwałbyś go, gdyby nie ja. Nieważne. Wiemy, jak wygląda. Znajdziemy go. Z nim. On się znajdzie. Ty, Connor. Nic, nic. Hank uratowany. Rupert uciekł. A mogłem go złapać. Mogłem go doganiać. Albo go nie dogonić. Albo w ogóle spierdolić chyba tutaj. Albo go dogonić. Nie no, wybierałem zawsze najszybsze z trasy w sumie. Kolejny odcinek, 18 minut znowu? Ja pierdolę. No cóż. Tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Na razie.